I to lecimy dalej. A fajny ten kozaczek, także nasz spacerek przemienił się w małe grzybobranko. Oczywiście wrócę się później po tamte dwa kozaczki. Nie musi być wiele dzisiaj. Wystarczy, żeby było do sosu. Ale coś tam widzę, ale to chyba liść. One dzisiaj strasznie robią w konia. A zresztą tak się zdarza, że i kurczę gotuje kucharza. Tam. O, gołębeczka zielona. Jeżeli będzie fajniutka, zdrowiutka biereta. Oczywiście na kamerze tak nie widać, żeby była perfekt zielona. Oczywiście kamerka inaczej pokazuje, ale jest fajnie. Może też dlatego, że jest w miejscu zacienionym. Zobaczmy. Puzon. No nie, urwała się nóżka, ale nie, miękka w środku jest. Kapeć. Także nic z niej. No to lecimy dalej. Na pierwszy rzut oka tak się fajnie prezentowała, ale niestety wszystkiego nie można mieć. Ale co tu się wyłania spod drzewka? Jakieś trujaczki. I to w całej okazałości, ale ich tutaj wysypało. No ale kozaczki, pokazujcie się chociaż. Bo to z trzech grzybków sosu nie będzie. O, kolejne. Trójaczków zawsze pełno, ale naszych grzybków, które preferujemy jak na lekarstwo. No co się dzieje? Miśki, pokazywać się. No, od razu powiedziałem i już jest. Kozaczek. No jaki piękny, fajny. Ale jak jest to? Ale cię ślimaki urządziły. Jeżeli będzie dobry, to fajno, ale taki ogryzek się trafił. Ach, te ślimaki. Ale widać, że tutaj grzybnia też wyskakuje na wierzch. I grzybki będą. Tylko żeby popadało troszeczkę i będzie miodzio piccobello. O, lecimy dalej. A będzie to długi materiał, ale zrobimy z tego osobną seryjkę. Nie będę wam tam wrzucał na główną playlistę z grzybobrania. Ale tu się gęstwina zrobiła. Łocie panie. Ale już się pokazujemy
kolejne gołębie pogryzane, bo te to zawsze dostają w ciry od ślimaków. Jak się tu kurde poprzedostawać, poprzeciskać. A jeszcze jestem taki puchszysty, to... dodatkowa atrakcja. Na obiad odmówić. Znowuż poszedł ten niedźwiedź na grzyby. Ale coś się moim oczom ukazuje. Czyżby kolejny kozaczek? Oczywiście. Dzisiaj będzie odcinek Dzień z Kozakami. O, jaka! Ale coś czuję, że będzie wygryziono od spodu jak nic. No to zobaczymy. Bierzemy go. Nóżka twarda. Mówiłem? Wydmuszka. Ale... jakby nie patrzeć, sosik coraz bliżej. Bo i tak kapelutki tylko do sosu, a reszta na grzybnie. Wiadomo, trzony to takie łykowate są później przy suszeniu, także one się za bardzo nie nadają. Kapelusze oczywiście, trzony niestety nie. Ach, te komary chyba chcą mnie zażreć dzisiaj. Jak mnie dawno nie napastowały, to dzisiaj szczególnie. A co ja tu od dali widzę? Czyżby kolejny kozaczek? Niestety nie. Stara gołębica. Ale coś tam widzę. Coś by to było. Ło. To żeś panie trafił na skupisko trójaków. Gołąbki i nie tylko. Spójrzmy tutaj. O ran, co tu się wyprawia? Tak jak ostatnio w Święcku w lesie przy brzuskach. Pełno tego rosło tam. Pełne wachlarze trójaków. Także idziemy dalej. Tak z oddali było widać, jakby no coś grubego stoi, może borowik, może tego, no nie, gdzie tam. Zaraz by było, a żeś się chłopie napalił na te borowiki. O, napalił się, ale niestety się przepalił. Kurde, jeden czerwony kozaczek się trafił, więcej nie widać. Pełno kozielarza babki, gołąbków. Pełno kozielarza babki, no tak. Pięć owocników i pełno. Ja też to tak gadam. Tutaj to cała chmara trójaków, a nie kozaków.
Jesteśmy prawie przy końcówce zagajnika. Rozejrzymy się tam w bukach troszkę za bukowym oraz grabowym kozakiem. A później pójdziemy sobie bocznym pasem lasu, tam gdzie rosły usiadkowane. Coś się trafi? To się trafi. Ale ważne, że dzisiaj przechadzka, spacer po lesie zrobiony. Nie wiem jaki dystans, bo ostatnio co chodziłem to przeszło 11 km. Może nie takie wielkie dystanse jak niektórzy robią, że po 18, po 20 km. Ale zawsze dobre i to. Boże, na przechadzka po lesie wraz z eksploracją lasu. A przy okazji, jak się znajdzie grzybkę, to jej kolejna motywacja do dalszych poszukiwań. O, jak powiedziałem, tak się też wydarzyło. Mamy kozaczka? Mamy. Pojedynczy? No ba, oczywiście. Coś to chyba rozwód wziął ze swoimi kolegami. No to bierzemy go, ale coś czuję, że będzie powtórka z rozrywki, czyli miąższ od spodu kapelusza wyjedzony. Ale najpierw foteczka na miniatureczkę i podejmujemy garatkę. O, fajnie, 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 fajnie. Wychodź, wychodź. Poszedł. Jamkę zakrywamy. Oczywiście, że wyjedzone. Ach, te wścibskie ślimaki. To wam pasuje, ale kapelusza, nogi już nie chcecie, bo za twarde, nie? Wybredne bestie. Dobra, lecimy dalej.